Wyobraź sobie piękną, złocistą plażę gdzieś na Malediwach. Ocean ma idealny, błękitny kolor. Drobny piasek przyjemnie muska twoje stopy. Wchodzisz do wody, nagle uświadamiasz sobie, że stąpasz po czymś twardym. Na powierzchni wody coś dryfuje, a na widocznym jeszcze dnie widzisz mnóstwo znajomych kształtów. Butelki po napojach, reklamówki, opakowania po przekąskach, pojemniki na jedzenie, słomki, sztućce. Wszędzie pływa plastik. To nie scenariusz z sennego koszmaru. Coraz więcej plaż wygląda tak już dziś. Problem z gromadzącym się plastikiem wciąż się nasila i może być katastrofalny w skutkach. Naukowcy biją na alarm, że do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Czy jest już za późno? Wierzymy, że nie. Wbrew pozorom, każdy może przyczynić się do zmiany. Nazywam się Przemysław Przybylski, a to jest podcast Hashtag Mniej Plastiku. Przez najbliższe 10 odcinków wyruszymy wspólnie w wyjątkową ekologiczną podróż po Polsce. Opowiemy Wam m.in. jak plastik wpływa na morza i oceany. To jedyne, co się z tym dzieje, to się rozdrabnia. Nie ulega, jak ktoś mówi, że plastik ulega biodegradacji po 1000 lat. To jest nieprawda. Plastik nie ulega biodegradacji, tylko rozdrobnieniu. Dlaczego firmy powinny angażować się w ekologię? No wydaje się, że takie firmy jak Crédit Agricole, do tego typu firmy wyznaczają też pewne trendy po prostu. One wyznaczają pewne kierunki zachowań, które później inni mogą, nawet powinni naśladować. Co każdy z nas może z tym zrobić? Zobaczyłam, że mogę robić jeszcze inne rzeczy, które nie wymagają ode mnie zbyt wiele, bo zabranie własnej torby bawełnianej na zakupy to nie jest jakieś przerastające mnie zadanie. A to dopiero początek. Przed Wami opowieść o kajakowych wyprawach, latających śmieciach, zmianach w każdym domu oraz o wyjątkowym marszu, który zmieni oblicze wybrzeża Bałtyku. Jesteście gotowi na przygodę, podczas której pokonamy plastikowy problem? Hashtag Mniej Plastiku. Już wkrótce wszędzie tam, gdzie słuchasz swoich podcastów. Dowiedz się więcej o akcji na www.mniejplastiku.pl. Podcast banku Crédit Agricole we współpracy z Earborne Media. Earborne Media.